No i on wczoraj do mnie mówi, że ja się wszystkim chwalę i że ze mnie taki chwali pięta. Ty rozumiesz to? Byłem tym tak zszokowany, że się potknąłem o swojego laptopa za 9000 zł. Ty, czekaj, zadzwonię potem, bo ktoś zapukał. Dobra, a tak już na poważnie, siemanko, z tej strony Mateusz. Ten filmik mógłbym zatytułować moje wielkie marzenie, ale będzie to zwykły unboxing laptopa. Zamówiłem tego laptopa, a nie mam pojęcia, jak on wygląda. Jak myślisz, Michał, będzie do tego jakiś futerał fajny? Futerał, taki pokrowiec jakby. Mamy walizeczkę, słuchajcie, zostawcie łapkę w... Dobra, już nie będę się prosił, ale nie mam pojęcia w ogóle, jak ten laptop wygląda. Z tego względu, że patrzyłem po prostu tylko i wyłącznie na specyfikacje. Także tak naprawdę mój brat, czyli kamerzysta, wie bardziej, jak ten laptop wygląda niż ja. Nie wiem jaki on ma kolor, nie wiem w ogóle, jak wygląda. Tak to wygląda i uwaga, teraz otwieramy. OMG. A dobra, tu jest ten laptop, a to on jest jakiś malutki trochę. Mamy naszego laptopa, który jest zapakowany w taką folijkę jak kokaina, ale dosyć ciężki. Albo ja mam mało siły, albo ten laptop jest naprawdę ciężki. Pierwsze wrażenia są takie, że laptop jest bardzo mały, nie wiem ile on ma cali, może z 15? Folia zerwana, to jest chyba najlepsze uczucie. W sumie tylko dlatego kupiłem jakąś taką droższą rzecz, żeby po prostu móc sobie folię ściągnąć. Tutaj od razu prośba do was, żebyście pisali komentarze, gdzie mam na przykład nagrać opening skrzynek. Nie wiem, może to być samochód, nie wiem, no jakiekolwiek pomieszczenie w domu, jakiekolwiek miejsce. Czekam na wasze komentarze, a my w tym momencie czekamy just a moment. Mogę coś powiedzieć? No. Pod tym są LEDy, patrz. Pod... Ty. Ej, kurde, jak to fajnie wygląda. Pewnie jesteście ciekaw, w jakiej grze będzie ile FPS-ów. No nie kupiłem w sumie tego laptopa do gier, tylko bardziej do montowania, do po prostu stricte bardziej wydajności, poprawienia wydajności pracy na YouTube. Myślę, że teraz fajną sprawą by było to, żeby nagrać stanowisko, bo też niedawno kupiłem. Niedawno właśnie kupiłem też nowy monitor 240 Hz, teraz laptopik. Numlock. Ej, dobra, ja nawet nie powiedziałem, co ten komputer w sobie ma. Okej, a więc jeśli chodzi o specyfikacje, to jest tutaj procesor Intel i7 9750HQ, 2,6 GHz, karta graficzna RTX 2070. Jeśli chodzi o RAM, 32 GB RAM-u i chyba wydaje mi się, że to najbardziej podwyższyło cenę tego laptopa. Taktowanie RAM-u to jest 2666 MHz, więc ten RAM jest taki średni. Napisali również, że jest tutaj inteligentne chłodzenie, czyli bardzo dobre i rzeczywiście laptop się nie nagrzewa, no ale możecie się domyśleć, jakie chłodzenie może być w takim małym laptopie. No nie jest, ono nie jest najgorsze, ale nie jest jeszcze jakieś takie super mega wydajne. Coś najlepszego dla oczu, z czego naprawdę mega fajnie się korzysta, to jest monitor w sumie, matryca. 240 Hz, tutaj jest 3 milisekundy opóźnienia tylko. Moi drodzy, jeszcze z takich ciekawostek to tak, czekaj. Tutaj mamy touchpada, a jak klikniemy, przytrzymamy, to mamy coś takiego, co nie? I możemy wtedy pisać cyferki. Sprawdzamy FPS-y. Podłączyłem jeszcze ogólnie laptopa do zasilania, bo wiadomo, że z zasilaczem, to też taki może protip dla was, że z zasilaczem zawsze laptop będzie wciul wydajniejszy. Także nie grajcie w gierki bez ładowarki. Moje przyjemniaczki, teraz naszła ta część, na którą myślę, że sporo osób jednak czeka. Ale jeśli ktoś nie gra w gry, no to pewnie nie czeka. Ale słuchajcie, będziemy sobie sprawdzać FPS-y w różnych gierkach. Tutaj jak widzicie jest Minecraft, więc wchodzimy. Po prostu pobrałem typowego Minecrafta, nie zmieniałem ustawień, czyli one są domyślne, czyli wysokie. I teraz tak, chciałbym też wspomnieć, że w tym momencie nagrywa mi się ekran, tak? Czyli to też jest jakieś tam zużycie minimalne, bo wiadomo, że no jednak się ekran nagrywa i FPS-ki... 300... Wiadomo, najpierw sobie sprawdzać lepiej, jak się jest ta pierwsza częstotliwość, że tak powiem, FPS-ów, czyli około 355. Kurczę, nie mam porównania, bo za taką cenę na komputerze miałbym pewnie z 3 razy więcej FPS-ów. W tym momencie zmieniłem program do nagrywania na bardziej wymagający, bo tamten mi nie wiem czemu nie chciał działać. I jak widzicie, mimo to, na najwyższych ustawieniach jest tych FPS-ów, czy zabiję jakąś osobę, około 200 do 400 FPS-ów dochodzi. Powiem wam tak, FPS-y są ważne, ale jeśli ma się tą matrycę 240 Hz, to tak naprawdę przy 120 FPS-ach gra się lepiej niż przy 700 FPS-ach, ale przy gorszym monitorze. No pewnie teraz słyszycie, że laptop już chodzi bardzo głośno. Sam nie wiem, czy mógłbym w ogóle grać
przy takiej częstotliwości. Chciałbym trochę tutaj poopowiadać i powiedzieć w ogóle, dlaczego kupiłem taki sprzęt. Pewnie dobrze wiecie, że mam też komputer, jeszcze lepszy od tego laptopa, jeszcze droższy, więc po co, po co? Jest taki typ osób komentujących na YouTubie, którzy mają globala w CS-ie, ogólnie wszystkie najwyższe rangi we wszystkich grach i znają się najlepiej na wszystkim. I takie osoby pewnie będą mówili, że ja przepłaciłem i tak dalej. Moje usprawiedliwienie jest takie, że jeśli przepłaciłem, to trudno, tak? Może trochę grubo polecę, ale nie powinno to nikogo interesować. A po drugie, cena laptopów jest w ogóle inna i ja uważam, że ja nie przepłaciłem, bo w tej cenie nie kupiłbym niczego lepszego, zwłaszcza, że ten laptop był i tak na promocji i pewnie wiecie, że samo to, że to jest mobilne, już zwiększa tego wartość. No dobra, Mateusz, ale powiedz, po co ci to? Po co? To tak powiedzmy, że w 60-70% to jest taki dodatek, bo zawsze chciałem mieć laptopa, taką skrzynkę, że mógłbym sobie, nie wiem, przed spaniem położyć to na kolanach, wiem, że to jest niezdrowe, i po prostu coś poprzeglądać. Po prostu taka moja zachcianka. Nie będę tutaj wszystkiego zwalał, że to jest jakieś niezbędne, no bo nie jest. Bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że to jest priorytet, dlaczego kupiłem tego laptopa. Zawsze chciałem nagrywać takie właśnie odcinki typu, nie wiem, gry, albo chociażby opening skrzynek. Nie ciągle w tym samym pokoju. Pewnie starzy widzowie mnie znają, że ja cały czas albo to przestawiam biurko w pokoju, albo właśnie się zamieniam pokojami z bratem. Wszyscy się pytają, czemu się znowu zamieniłeś pokojem, albo w którym ty w końcu pokoju mieszkasz. Aktualnie mieszkam w tym i co nieraz się zamieniam pokojami, bo po prostu nie lubię, jeśli otacza mnie to same tło. No właśnie, więc taki laptop to wydaje mi się, że dla takiej osobowości jak ja jest wręcz idealny, bo będę mógł sobie na przykład, no nie wiem, w sadku mam internet, tak, na podwórku, pójść sobie na stoliku z laptopem zrobić opening skrzynek. To jest fajna opcja i wydaje mi się, że ja sam bym nawet jako widz chciał coś takiego pooglądać. I słuchajcie, na koniec jeszcze taka rozkmina, bo od jakiegoś czasu robię live'y, też tam są, wiadomo, możliwość dania tych donate'ów i ludzie bardzo często przepraszają mnie, że wysyłają tak mało. To jest, sorry Mateusz, że wysłałem tylko złotówkę, tylko 2 złote. Mnie to bardzo dziwi, bo owszem, no przy tych top donatorach, którzy wysyłają po kilka tysięcy, te 2 złote, nie jest to jakoś super dużo, tak? Nie oszukujmy się, ale gdyby w ogóle ludzie ich nie dawali, tylko dawali same te duże, to nie uzbierałbym tej kwoty, bo ten laptop, mogę śmiało powiedzieć, że on jest właśnie kupiony z takich właśnie donate'ów po 2 zł, po złotówce. Chciałbym tutaj też bardzo podziękować dla każdej osoby, która wysyłała mi ogólnie kiedykolwiek, nieważne czy to teraz, czy miesiąc temu, jakiegokolwiek donate'a. Czy to była złotówka, czy 2 zł, może 10, 5. Jakakolwiek kwota, bo właśnie to jest całość tych donate'ów, to jest całość. Ktoś wysłał złotówkę i przyczynił się do tego, że ja teraz będę mógł sobie miło spędzać czas. Także bardzo dziękuję, jeśli chodzi o gry, bo to jest laptop z kategorii w X-comie, laptop do gier, czy coś takiego. Nie planuję grać w gierki na tym laptopie z tego względu, że laptop dosyć głośno chodzi i poza tym mam o wiele lepszy komputer do grania. Tutaj będzie to taki laptop bardziej do montowania. Też z tego co patrzyłem, najwięcej w takich laptopach podnosi wartość sam RAM, tak? Tutaj jest RAM 32 GB. No 32 GB to jest sporo, nie jakoś super dużo, ale sporo. Ten RAM też jest taki, powiedzmy, z niższej półki, a uwierzcie, że RAM tak naprawdę zwiększa czasem wartość laptopów nawet dwukrotnie, nie? Komputer dałoby się złożyć 2 razy taniej. Ten laptop otworzył mi jakoś po prostu szufladkę, kieszonkę w głowie, bo teraz będą bardzo grube odcinki. Mam już, przygotowałem sobie w ogóle, kupiłem kilka produktów. Niedługo będzie też odcinek, gdzie będę dawał grube donaty na tym laptopie. I przede wszystkim będą również odcinki z dużo większymi youtuberami niż ja. Także jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam serdecznie, bo jest to mega przyjemne, jak ktoś subskrybuje. Jedno kliknięcie, tam w sumie 2, bo jeszcze dzwoneczek. Łapkę w górę też możecie zostawić, żeby ten filmik dotarł do jak największej ilości osób, to może się zwróci i to z wyświetleń i tak dalej. Ten laptop, nie, no wątpię. W każdym razie to na tyle, życzę wam miłego poranka, wieczora, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Do zobaczenia, trzymajcie się i siemka.